Dzień dobry, witamy wszystkich. Jest ze mną Andrzej Grzebyk i jestem pierwszym dziennikarzem, który został zaproszony przez Andrzeja do jego pokoju. Dzień dobry, Andrzej. Siemanko, witam, cześć wszystkim. Kurczę, no jestem zaszczycony. Pokój mistrza, można tak powiedzieć? Tak, no chwilowo, od kilku lat, bo od trzech jestem na razie w tym pokoju, ale już plany idą do przodu i od stycznia buduję swój własny dom, więc czekajcie, śledźcie uważnie, bo naprawdę to będzie dom marzeń. Ale ten dom też nie jest mały, jak wchodziłem tutaj, nie robi wrażenia, no jest całkiem niezła posesja. No tak, no jest, tutaj mam też własną salę, którą robiłem w pandemii na pierwszym lockdownie. No mam dom, mam jakiś tam swój azyl na razie, ale wiadomo, swoje to swoje, więc pora, lata też już nie najmłodsze, więc pora iść na swoje. Andrzej, pierwsze pytanie, zdrowie. No to zdrowie. Ostatnio, bo w piątek byłem w Warszawie w MD Clinic na zabiegu z czynniku wzrostu, pobrali mi krew i potem zaaplikowali na moje złamanie, tam gdzie mam ten uraz się pojawił. No i kurczę, wszystko jest tak, że wszystko się goi, jest progres, bardzo duży progres, bo zabieg miałem robiony w poniedziałek w Łodzi, czyli 16 listopada, a 17 już byłem u mojego rehabilitanta Michała, z którym zaczęliśmy rehabilitację. No i przez 4 tygodnie, dzień w dzień, po 2 razy dziennie robię tą rehabilitację i mówię, no już od prawie 2 tygodni chodzę bez kul, ale w piątek lekarz Nagbara powiedział, doktor, żebym po prostu cały czas w tych kulach chodził, żebym po prostu nie obciążał jeszcze tej nogi, że to jeszcze jest świeże, że dajmy przynajmniej 6 tygodni i potem już spokojnie będę mógł sobie śmigać bez kul i wracać powoli na matę. No ja wiadomo, że jestem nadgorliwy, chciałbym już pójść na tą matę, bo ciężko mnie utrzymać, no ale wiadomo, że rozsądek bierze górę i wiadomo, że chcesz wrócić jak najszybciej, ale to musi być z głową, to chłodna głowa, mam wokół siebie świetnych ludzi, rodzinę, przyjaciół, wszyscy mnie stopują i mówią, że daj temu czas, niech się fajnie zaleczy i potem wrócisz z jeszcze większym akcentem i większym przytupem. Zapytam Cię, bo można coś zrobić, wyciskanie na ławeczce i tak dalej, poprawiasz tego typu wyniki, to co nie obciąża nogi, można ćwiczyć, dobrać tak ćwiczenia, masz w ogóle takie możliwości? Tak, mam, no ale powiem tak, że ja jestem z tego typu zawodników, którzy albo trenują na 100% albo w ogóle, prawda, więc iść na siłownię, no to już nie to jest nie dla mnie, ja już to co na siłowni miałem zrobić, to zrobiłem przez wcześniejsze lata, teraz siłowni tak naprawdę z dystansem podchodzę, jeśli muszę ją robić, to robię, jeśli trenerzy nakazują, to robię, jeśli nie, no to wzbraniam się po prostu, żeby po prostu tego nie robić, nie lubię tego ruchu, nudzi mnie ten ruch, zawsze ziewam, śpiący jestem na tej siłowni, więc mówię, jeśli każą robię, jeśli nie, to mówię, to nie robię, ale mówię, no teraz traktuję ten uraz i ten odpoczynek jako coś innego niż zawsze, bo zawsze po każdej walce musiałem wracać od razu do treningu, bo mi po prostu ambicja nie pozwalała, żebym odpoczywał i od razu wracałem do treningu, a teraz mam inaczej, bo mam przymusowy ten zastój i teraz biorę to tak, żeby właśnie te wszystkie mikrourazy, moje mięśnie, które zawsze były mocno wyeksploatowane, bo były non-stop w treningu, teraz po prostu mają pełną regenerację, są mega odżywione, bo przytoił mi się kilkanaście kilo przez te 4 tygodnie, ale wiem, że to tylko zaprocentuje i jeszcze to wszystko będzie takie świeższe, odnowione, jakby to można było powiedzieć. I jak wrócę na matę, to wiadomo, że to wszystko będzie miało większą elastyczność, większą siłę, dynamikę i wiem, że to wszystko będzie zaprocentowało. Andrzej, tak, ale ten odpoczynek to jest też taki czas, gdzie możesz sobie wiele rzeczy przemyśleć, gdzie wiele rzeczy też, jakby powiedzieć, organizm odpoczywa przede wszystkim. Psychicznie dobrze odpoczywasz, czekając jakby na kolejne treningi, czy raczej to jest tak, że rwie się i troszkę jest depresja z tego powodu? No nie, no depresja nie. Zawsze jestem uśmiechnięty i pozytywnie nastawiony do świata, więc optymistycznie, więc mówię, no kurczę, chciałbym już być, ja bym chciał być już zaraz po tym złamaniu, no, zaraz na sali, no wiadomo, że no nie przeskoczę medycyny, nie przeskoczę tego złamania, muszę się stopować, muszę się wstrzymywać, fajnie, że ci ludzie, którzy są wokół mnie, sponsorzy, wszystko to mówią, daj sobie temu czas, mówię, naprawdę nigdzie się nie śpiesz, teraz sami wiemy jaka jest sytuacja, jest teraz ta znowu kwarantanna narodowa, która ma być wprowadzona, ten czas, który tak naprawdę teraz mogę powiedzieć, że może dobrze tak się stało, bo nigdy bym pewnie nie odpuścił tego cały czas w treningu i w którymś momencie i tak pewnie coś by się, można było brzydko powiedzieć, wysypało. W tym momencie stało się, jak się stało i mówię, no tą regenerację chcę zrobić w jak najlepszym stopniu. Nie chciałbym właśnie, że iść na trening, zrobić tą górę, bo wiadomo, mogę robić, mogę boksować. Nawet ostatnio, jak zacząłem w tamtym tygodniu wracać do prowadzenia treningów personalnych, to już musiałem coś uderzyć na worek, ale no jednak to nie jest to. Nie,
to nie robi dla mnie, nie daje mi żadnej satysfakcji, więc mam robić coś na pół gwizdka, to lepiej tego nie robić i odpuszczam. Czekam na pełne zielone światełko, że będę mógł wejść normalnie na matę i zrobić taki trening, jak ja chcę i o jakim ja zawsze marzę. No to wtedy wchodzę i na pewno będziecie o tym wiedzieć. Mówię, no jeszcze myślę, że 2 tygodnie i powoli będę tam już robił, stawiał pierwsze kroki. Wiadomo, że to nie będzie od razu mega jakieś mocne tam uderzanie nogą czy jakieś mocne treningi. Wiadomo, to wszystko stopniowo będzie musieli zbudować od nowa. No ale mówię, no nastawiony jestem bardzo dobrze i mówię, no to po prostu tak się miało stać, tak Bóg chciał, tak to miało wyglądać, tak ta walka miała wyglądać, że no teraz ta cała rekonwalescencja będzie wykorzystana przeze mnie na 1000000%. Zapytam Cię, bo też byłeś gościem gali KSW57 teraz. Szczerze mówiąc, wchodzę i mówię, o, jest Andrzej Grzebyk, chociaż wiedziałem, że być może przyjedziesz, bo się wahałeś do końca. Ciężko było przyjechać w ogóle, ciężko było wysiedzieć i patrzeć, jak inni się biją, a Ty musisz siedzieć przymusowo na trybunach. Tak, no powiem tak, że no... Na trybunie może, tak. No z tym to był akurat problem, bo już moje ciało chciałoby tam wejść, bo po prostu już złapałem ten głód, prawda? Jak... widziałem wszelkie komentarze, różne opinie dziennikarzy, znawców, że nie będzie mnie pół roku, może czasami nawet rok, no to robiło mi się przykro, ale ja wiem, że to jest tylko gadanie tak naprawdę osób, które no pewnie nigdy nie miały takiego złamania, może w innym czasie miały to złamanie niż teraz mamy. Teraz medycyna bardzo poszła do przodu, jak sami widzieliście, no nawet gipsu nie miałem, gips przez jeden dzień, ale tylko dlatego, żeby wstrzymać do tego, żeby mi zoperowali tą nogę. Był głód i głód jest cały czas, jak tylko mam możliwość nie tylko wejść do klatki, ale na samą matę już mam głód, żeby wejść, prawda, więc fajnie, bo im ten czas się wydłuża, tym większy głód we mnie wzrasta, więc bardzo się z tego powodu cieszę, że tak jest, że nie ma tego, że tego regresu, że a dobra, że tak jest, im dłużej, żeby to trwało, żebym tylko nie musiał wchodzić na matę, mogę sobie jeść co chcę, ale nie, wręcz przeciwnie, mam coś takiego, że chciałbym już wejść na dietę, już z powrotem się przygotowywać, nawet nie, że do walki, ale żeby wejść na matę, już jakokolwiek wrócić do jakiejś fajnej fizycznej formy. No i wiadomo, że każdy z nas zawodnik no, chce jak najwięcej się bić, prawda? Mam nadzieję, że w tym 2021 roku będę miał dane jak najwięcej razy wejść do klatki. No, celujemy, że będzie to, nie wiem, no kwiecień, maj, że będę mógł już bić się, ale mówię, no głód jest przeogromny. No też widzę, że fani na to czekają, że już trzymają mocno kciuki za tą rekonwalescencję, żebym już pokazywał się na macie, robił relacje z tego, no mówię, ale muszę mieć tą chłodną głowę i dać temu czas, bo wiem, że mam świetny sztab ludzi, nie tylko ze sztabu medycznego, ale różnych, którzy mówię, no są ze mną na dobre i na złe i akurat to jest taki, mogę powiedzieć, zły i dobry czas, bo mówię, no jakby tego nie było, to bym nie odpoczął, a jest to, co się stało, to mówię, biorę to pełną garścią i rekonwalescencję i odnowę nie tylko głowy, ale całego ciała, bo mówię, przez 8 lat byłem non stop w tym treningu i teraz jest ten czas, żeby to po prostu trochę wyciszyć. Właśnie, świetna rzecz z tego punktu widzenia, jedyna świetna rzecz z tego punktu widzenia, też złapanie jakby dystansu do kariery, bo jednak to gdzieś hamuje i daje jakby powiedzmy przegląd tego, że coś zawsze może się wydarzyć w walce. Fajnie, że fani Cię wspierają. Bardzo fajnie, no mówię, po tej walce to jest jakiś szok tak naprawdę dla mnie samego, mówię, no będąc 5 lat federacji wcześniejszej, nie miałem takiego wsparcia kibiców, mówię, te wszystkie social media gdzieś tam jakimś swoim tempem wzrastały, ale teraz odkąd jestem w federacji, stoczyłem dwie walki, czyli jakieś pół roku tak naprawdę jestem w federacji KSW, a ten odzew kibiców i rozpoznawalność wzrosła mi naprawdę no nie 100%, a mogę powiedzieć o 1000%, więc to jest naprawdę no szapoba dla federacji KSW, widać jaki to jest potencjał, jaka to jest marka, jaki to jest czempion w Europie, więc no fajnie, bo no bo też dlatego to robię, prawda? Jak nie ma kibiców, to nie ma mnie, prawda? Jeśli oni by mnie nie wspierali, nie przychodziliby na galę, nie motywowali, no to tak samo wiadomo, że każdy z nas by się gdzieś tam motywował, ale wiadomo, że to jest taki bodziec dodatkowy, prawda? Mi codziennie rano wstaję i patrzę, tam jest na przykład 10-20 wiadomości, jak tam noga, jak to wszystko idzie do przodu. No, ludzie się autentycznie martwią, tak? Tak, bardzo się martwią. No, każdy mój post, każda moja relacja jest otworzona i wyświetlona, skomentowana przez kilkanaście osób, więc to nie jest tak, że ja tam jestem jakiś już ten, mówię, no to jest dla mnie bardzo ważne, bo mówię, no ja robię to dla kibiców, dlatego, że oni mnie tak mocno wspierają i mówię, moje tam ambicje dziś, że ja chcę być najlepszy, to wiadomo, ale mówię, oni dodatkowo dodają mi takiego kopa, że mimo jak jest nawet źle i nawet jak teraz jest
ten czas większość uważa, że dla mnie bardzo zły, bo jestem wstrzymany, wręcz przeciwnie, dzięki nim ja cały czas wiem, że ja jestem w tym, nawet to, że federacja zaprosiła mnie na galę, bo mogli mnie nie zaprosić, bo wiadomo jaka jest sytuacja, zaprosili, czyli byłem dalej w tym wszystkim, nie odpuszczam, cały czas chcę się w tym środowisku otaczać, nie chciałbym to tak, żeby o mnie zapomnieli, prawda, bo teraz trzeba te swoje takie, może nie 5 minut, ale te swoje ja teraz wykorzystać, jak najbardziej pokazywać się i super, że się tak udało być na tej gali, bo mówię, no przeżyłem tam teraz świetne znowu chwile, mega oprawa, mega gala, mega walki, no i to samo podejście od wszystkich wszystkich osób pracujących, współpracujących z KSW, samych właścicieli, prezesów, no wszyscy podchodzili, pytali, no to było coś pięknego, czułem się jak w rodzinie, mimo to, że dopiero jestem tam drugą walkę, prawda, czyli niecałe pół roku, a to było coś wielkiego, wielkie przeżycie dla mnie, że tak wszyscy się interesowali, tak wszyscy się martwią, no i to jest normalnie piękne, normalnie, wiecie o co chodzi, no ciężko mi tu powiedzieć, bo to też... Z czego się cieszę, no, że jesteś tak w takim nastroju. No mega, mega, no bo mówię, no mogłoby to być tak, a dobra, złamał mu się noga, dobra, to niech się tam posiedzi, a nie tak każdy trzeba ci coś do picia, do jedzenia, no mega, tu dasz radę do studia dojść, no to było coś pięknego, więc mega się cieszyłem, bardzo dziękuję jeszcze raz Federacji KSW za to, że mi zaprosiła, że mogłem tam być, że tak samo hotel mi ogarnęli, no bo wiadomo, mogli zrobić, chodź na galę, jeźdź do domu, nie, a tutaj było zapięte wszystko od A do Z, naprawdę na pstryknięcie palca, brzydko powiedzieć, mogłem mieć wszystko, wiadomo, że jestem z tego typu człowiekiem, że sam sobie radzę ze wszystkim i staram się nie prosić o coś, prawda, tylko samemu sobie to dawać, a jednak mimo to co trzeba było, to byłoby załatwione. Pierwszy rząd siadł tutaj, żebyś dobrze widział, oglądał blisko studia, żebym był, bo oczywiście tam miałem jakiś mały epizod, żeby wystąpić. No nie, no szapoba, mogę tyle powiedzieć. Naprawdę jestem dumny, że jestem w tej federacji i oby jak najdłużej. Miłe słowa, a pytanie też, jak ty oceniasz ten 2020 rok, bo to też między innymi powód mojej wizyty, żebyś podsumował. Mimo wszystko najtrudniejszy rok w historii polskiego sportu, tak niektórzy mówią, na przestrzeni ostatnich lat, chociaż pewnie jak sięgniemy gdzieś tam daleko, to były takie trudne momenty, takie trudne lata, ale jak ty w ogóle podchodzisz do tej całej sprawy, jeśli chodzi o właśnie o to, że gale są w taki sposób, nie ma tych kibiców w pełni, nie ma tego potencjału, tak jak powiedziałeś o KSW, tego potencjału kibicowskiego, który zagłosuje nogami na trybunach, będzie i wesprze cię na przykład tam krzykiem 10 tysięcy gardeł, tak? Powiem tak, że no jest duży ból, tak, że jeśli nie ma tych kibiców, nie ma tego wsparcia, chociaż na mojej pierwszej walce w KSW udało się dość sporą liczbę jeszcze tych kibiców swoich zabrać ze sobą, no ale już na drugiej niestety nie. Jest to duży ból, bo wiadomo, że ileś tam tysięcy tych gardeł, wiadomo, zawsze będzie cię wspierało i dodawało kolejnego takiego mocnego kopa w tyłek, żeby jeszcze lepiej zawalczyć, jeszcze lepiej się pokazać. Mi walcząc na gali, tak naprawdę na tej drugiej oczywiście odczułem to, że brakowało mi tego krzyku, jedziesz tam z różnym tam z tej strony dopingującej. No ale jednak my musimy dalej robić swoje, prawda? Czy gala jest z kibicami, czy bez, my musimy walczyć, prawda? Bo im dłużej będziemy gdzieś tam, nie będziemy brać czynnie udziału w walce, czyli nie będziemy wchodzić do tej klatki, to wiadomo, że gdzieś może nie będziemy robić się zardzewiały, bo ja nie uważam, że zawodnik mojego na moim poziomie i w ogóle może być zardzewiały. Jeśli jest cały czas w treningu, to nie może być zardzewiały, bo cały czas trenuje. I wchodząc do klatki, czy wchodząc do klatki na treningu, cały czas jesteś w tym, więc nie ma takiej możliwości, żeby ktoś był zardzewiały. Więc tutaj nie będę tego mówił, ale jednak wejść do samej klatki, która powoduje to, że wchodzimy i mamy tą całą otoczkę, tą atmosferę, dodaje tylko takiego nam jeszcze bodźca, żebyśmy pokazali się lepiej. No i te kibice przede wszystkim, ten krzyk, ten, no to wsparcie, to jest bardzo ważne, ale jest jaki czas, jaki jest. No ja ten rok 2021 uważam za udany. No mimo, że stało się jak się stało, to pokazałem coś, czego w historii KSW jeszcze nigdy nie było. 15 lat jest federacja na rynku, a nikt z złamaną nogą nie walczył i nie wygrał rundy, więc to też gdzieś jest zapisane już w historii, że coś takiego się wydarzyło i że jakiś jeden osobnik nie odpuścił, bo przecież mogę podnieść ręce, pani sędzia, złamała się noga, bo ja już widziałem po 15 sekundach, po pierwszej kopnięciu, że to jest złamanie i że nie ustoję i od razu musiałem plan B wdrożyć, że wywrócę się na plecy i
i będę improwizował, że spróbuję poddać, chociaż wiedziałem, że pewnie może być ciężko, chociaż do końca ostatniej sekundy byłem pewny, że uda mi się to zrobić. Z drugiej strony, no, jest to złamanie, ale też świetny debiut. No, to też jest dla mnie wejść z mocnym akcentem, przytupem, gdzie tak samo skreślało mnie środowisko nie kibiców, a sportowe, czyli nas zawodników. Było tak, że Tomek Jakubiec jest mega, mega świetnym zawodnikiem, że sparuje z lepszymi zawodnikami, nawet z Janem Bochowiczem z WCA, czy tam z różnymi... Widziałem taki sparing. No, że jeździł po różnych klubach, sparował z mocnymi, z Robertem Bryczkiem, no wszędzie gdzie mógł, to jeździł no, sam narożnik, Marcin Held tak samo, na pewno go tam dociążał parterowo, w Silesian Cage Club był, no dużo takich mocnych sparingów zrobił, gdzie byłem skazywany na pożarcie, a jednak pokazałem, że no, trzeba się z nią liczyć i że no nie jestem tak słaby, jak większość pewnie myśli, prawda, że jestem przereklamowany, no tą walką też gdzieś tam pewnie zdobyłem uznanie jeszcze większe w świecie sportu walki. No i ten Herakles, wiadomo, świetna walka z Kamilem Gniatkiem w 2019 roku, no ale wiadomo, Herakles w 2020 roku, więc to też było dla mnie coś wielkie przeżycie, no zdobyć najcenniejszą statuetkę no oczywiście w Polsce, prawda, bo to jest nasza polska statuetka, no i bardzo się z tego cieszę, bo jak wiemy, no walk było naprawdę sporo w 2019 roku, nie było wtedy pandemii, więc te walki z kibicami, dużo świetnych pojedynków, no a jednak nasza walka z Kamilem Gniatkiem zasłużyła na nagrodę Heraklesa, no i to mówię, ten rok 2020, myślałem, że się skończy świetnie, bo myślałem, że wygram tą walkę i mówię, dążyłem do tego, żeby nawet ze złamaną nogą to wygrać, no niestety nie było mi dane, ale dalej uważam go, że był świetny, bo mówię, coś straciłem, a coś zyskałem. Jest czerwone światełko w rankingu, ale zyskałem sympatię kibiców i tych, którzy mnie nie lubili, teraz nagle mnie bardzo lubią i są moimi fanami, są w Grzebyk Team, więc no mówię, no coś za coś, coś się skończyło, coś się zaczęło. Zapisałem się dziś w historii jako, mówię, no zawodnik, który złamał nogę i walczył dalej. Pokazałem charakter, że mówię, no nie walce trzeba naprawdę zabić, żebym, nawet jakbym złamał dwie nogi, to bym chciał walczyć, więc mówię, no tutaj, no ciężko mi się poddać, bo mówię, no nawet mi przez myśl nie przeszło, żebym się powiedział pani sędzio, no trzeba przerwać, bo jest noga złamana. Nie, wręcz przeciwnie, pokazałem, że jednak da się nawet ze złamaną nogą walczyć i nawet wygrywać. Myślałem, że pójdę do drugiej rundy, że sędzia Tomasz Blonder puści dalej, no niestety rozsądek jego... Teraz mu za to dziękuję oczywiście, że tak zrobił, bo pewnie mogłaby się złamać druga moja strzałkowa kość i wtedy pewnie nie byłoby mnie z rok albo i dłużej, a tak tu mamy tylko złamaną jedną kość główną, więc więc co no, już jest prawie zarośnięte, zalecza się, więc uśmiech jest, wraca, mówię, no dwa tygodnie i będę robił relację z Maty i będziemy się przygotowywać do kolejnej walki. Jak to żartobliwie, tak jak powiedziałeś o tym, że trzeba cię zabić w oktagonie, to chciałem powiedzieć ci, że i tego ci nie życzę, natomiast do Walhali nie wpuszczają ze złamaną nogą, jak żartują kibice. No tak, no to akurat żartujesz, trzeba mnie zabić, ale mówię, no zawsze charakterem do końca tutaj nie ma, że ja zawsze, nawet jak odpisuję kibicę, to mówię, że zawsze zostawię serducho i do ostatniej kropli krwi walczę. Tutaj mówię, no nie było w myśli, żeby się poddać, żeby powiedzieć, że coś się stało. No stało się, trzeba improwizować, trzeba wdrożyć plan B, a wiedziałem, że go mam i przerobiłem świetne treningi pod okiem Wojtka Bąka, tutaj z mojego trenera od parteru. Wiedziałem, że też jestem mega przygotowany w parterze. No mówię, jakby nie to, że nie mogłem tutaj piszeli dociągnąć i poddać go, bo pewnie bym tak zrobił, bym go pewnie poskręcał. No bałem się, że wiedziałem, że ona jest złamana, ale widziałem, że jeszcze się na czymś trzyma, czyli ta strzałkowa była dobra, więc jeśli mógłbym to dociągnąć mocno i dopiąć, on by się gdzieś szarpnął, to mógłbym mi złamać tą strzałkową, wtedy byłby problem, więc gdzieś też trochę rozsądek wziął górę, ale mówię, no w walce chciałem zrobić wszystko, no z tego dołu, no nawet jakbym mógł się odbić od tej prawej nogi, to tym kopnięciem spiętym bym go znokautował, no niestety no nie było z czego się odbić, bo tylko z bioder, a to już nie jest taka sama siła dynamiczna i niestety no brakło czegoś. Jednak tak jak mówię, no, w walce trzeba naprawdę się napracować, żeby mnie poddać albo cokolwiek, bo mówię, rozwijam się jak tylko mogę w każdej płaszczyźnie, jeżdżę po całej Polsce, Wrocław, Szczecin, gdzie tylko mogę, chcę się rozwijać, uczyć od najlepszych. Mówię, wiadomo, nie jestem jeszcze najlepszym zawodnikiem, takim jakbym chciał być, brakuje jeszcze, wiadomo, że człowiek całe życie się będzie uczył i ja też się uczę, znam swoje miejsce w szeregu, fajnie, że są kibice, fajnie, że my jestem w tej federacji, na pewno jeszcze
przede mną świetne walki i myślę, że jeszcze nie raz przy sporze bardzo wielkich emocji i zszokowania ludzi, że jednak gość dalej walczy, a powinno być inaczej, więc no co, mogę powiedzieć, żeby tylko trzymać kciuki i ja mówię, wrócę, ale nie silniejszy, bo cały czas jestem, tak mogę powiedzieć, mocny, silny, mam mega wsparcie, nie tylko od menadżera Artura Gwoździa, ale wiesz, od wszystkich kibiców, rodziny, no samych dziennikarzy, bo też podchodzicie, pytacie się, co u mnie, nawet ty, że przyjechałeś, to wielkie dziękuję, bo mówię, no jesteś jedyny, który przyjechał do mnie, do Rzeszowa, zrobił ten wywiad, a to ja bardzo liczę, ceni się dla mnie, więc super dziękuję, no i mówię, rozwijamy się dalej. Ja bym powiedział, wiesz Andrzej, zrobiłbym nawet, wiadomo, że słynę z dłuższych pytań, ale zrobiłbym bardzo osobistą dygresję, bo zawsze, kiedy rozmawiam na przykład z młodymi dziennikarzami, czy rozmawiam z ludźmi o karierze wielu zawodników, to daję przykład twój i pamiętną walkę w Rzeszowie na gali PLMMA i zawsze mówię, daję przykład Łukasza Bieńkowskiego, który był świetnym zawodnikiem, miał świetne papiery. Mirek Okniński mówi, że to jest zawodnik, który powinien być w UFC wcześniej. Gdyby był prowadzony dobrze i sam gdzieś tam pewne rzeczy przemyślał, byłby w UFC. I pamiętam wtedy twoją porażkę. Dla mnie w ogóle to była magiczna gala, bo ja spałem w jednym pokoju z Łukaszem Bieńkowskim. Miałem ten dylemat, lubiłem was obu. Byliśmy w jednym pokoju i pamiętam to wydarzenie, gdzie zostałeś znokautowany i mówiłem teraz, ostatnio nawet z kimś rozmawiałem, dziennikarzom, i mówiłem o dwóch przykładach. Janka Błachowicza, który w wieku 37 lat zawojował UFC, i twój przykład, powiedziałem właśnie, zobaczcie, gdzie jest dzisiaj Łukasz Bieńkowski, a gdzie jest Andrzej Grzebyk po ostatniej walce, nie tej z Zaromskisem, tylko wcześniejszej walce z Tomkiem Jakubcem, kiedy pokazałeś po prostu, że no, trzeba się z tobą liczyć w KSW, to jest po pierwsze. I powiedziałem właśnie ludziom, mówię, właśnie, to jest przykład na to, że nie można się poddawać, że są sytuacje w życiu, które mogą człowieka takiego słabego gdzieś tam pogrążyć, natomiast jeśli facet jest silny, to podniesie się po każdej porażce. Patrzcie na Andrzeja Grzebyka, to jest moja opinia. No tak, no. Dokładając teraz jeszcze walkę z Zaromskisem, to jest kolejna historia. Tamta jest dla mnie bardziej znacząca może. Ta też jest trudna, bo kosztowała cię dużo zdrowia. Tamta też cię na pewno kosztowała, bo pamiętam, rozmawialiśmy, wielokrotnie wracaliśmy do tego faktu. Przyznasz mi rację chyba. Oczywiście, że tak. No ta walka z Łukaszem to był w ogóle też taki jakiś dziwny miszmasz, bo ja miałem się być w ogóle z innym przeciwnikiem, nagle wypadł, zaraz zaproponowali Łukasza, słabszy rekord, tak naprawdę no nieznany zawodnik. Mówię, dobra, bierzemy, bo trzeba się bić. No ja jeszcze wesele wtedy miałem ten sam dzień. No, w ogóle taki miszmasz, no. Sami, no, kto widział tą walkę, to wie, jak ta walka wyglądała, kto dominował w tej walce, kto... No miałeś go, no powiem prosto, miałeś tak. Go i ja już myślałem, że już Krzysztof, jest że połka... Tak. Że Krzysztof Jotko, z którego serdecznie pozdrawiamy, że przerwie tą walkę, no niestety jej nie przerwał, no i stało się, jak się stało, no Łukasz trafił centralnie. Jak ja to mówiłem, lucky punchem, no bo tak mogę to nazwać, no nawet do tej pory, no nie powiem, że trafił, bo odwinął tak, się po prostu, tak odwinął się. No dokładnie, no w ferworze walki trafił po prostu i mnie znokautował, ale no tak teraz możemy popatrzeć, no Łukasz, nie wiem, czy on stawiał 100% na karierę swoją sportową, czy nie, czy był źle prowadzony, czy też dobrze, bo to nie nam... Ja wierzę, że on może jeszcze powróci, tak? Żeby to też nie było tak, że on odszedł, już nie ma Łukasza Bieńkowskiego, no. Tylko mówię, że po prostu te kariery, ty jesteś w innym momencie kariery, on jest w innym, tak? No jasne, że tak, tylko ja chciałem tutaj powiedzieć, że to nie wiadomo, czy Łukasz sam chciał iść mocno sportowo, czy też miał jakieś sprawy rodzinne, czy miał odpowiedni sztab ludzi, czy nie, no ja robię wszystko, żeby było jak najlepiej, żebym nie miał do siebie żadnego ale jakichś zarzutów, że czegoś nie zrobiłem tak, jak powinno być. Do każdej walki przygotowuję, rozpisany mam swój rytuał, co ma być zrobione, musi być zrobione, co ma być zabrane na galę, to musi być zabrane na galę i co ma się wydarzyć w dzień gali, to ma być zrobione w dzień gali, to jest rozpisane na moim, mam to w notatniku w telefonie zrobione i zawsze sobie odfajkowuję, że to jest zrobione, to tego brakuje, że każda moja walka jest zrobiona na 1000%, a już teraz jak jestem w KSW, to jeszcze bardziej chcę wszystko dopracować, jeszcze więcej czerpać wiedzy od wszelakich trenerów, od wszelakich zawodników. Wiadomo, że każdy ma jakąś inną wizję, inaczej walczy, inaczej pokazuje, no ale mówię, wiadomo, każdy by dostosowuje to pod siebie, no mówię, robię wszystko, żeby być jeszcze lepszą wersją siebie, jeszcze bardziej się rozwijać, no i mówię, ten sztab jest dopracowany do perfekcji, no. Wtedy ta walka była jaka była, stało się jak stało, no mówię, ja od tej walki zrobiłem
nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale duży pewnie progres, bo jestem w tym miejscu, co teraz jestem, a byłem w PLMA i walczyłem w Rzeszowie, prawda? A teraz walczę w Polsce, w najlepszej federacji. No i też to jest fajne, mówię. No i kusiły cię też inne organizacje. No oczywiście, że tak było, dużo tych też propozycji, jednak gdzieś górę to wzięło rozsądek i to, żeby zostać tak samo tutaj w Polsce, a nie wyjeżdżać gdzieś za granicę i próbować sił. Może kiedyś będzie mi jeszcze dane, może nie. Na razie cieszę się, że jestem w tym miejscu, co jestem, ciężką pracą, bo tylko mogę to podać, że to jest bardzo ciężka praca. Tutaj nikt nie dał nikomu nic za darmo, prawda? I ja też przelałem naprawdę hektor litry potu na treningu, krwi, żeby być, że z każdym dniem wchodziłem na salę myśląc, że będę sięgał marzeń i będę sięgał tej najjaśniejszej gwiazdy, bo gwiazdy już złapałem, ale chcę sięgnąć tej najjaśniejszej, żeby być najlepszym, żeby się zapisać jeszcze bardziej w historii, bo to też o to chodzi, żeby być coraz bardziej gdzieś rozpoznawalnym, żeby ci kibice wspierali, żeby to wszystko się fajnie kręciło. No i to wiadomo, że ambicje sportowe ambicjami, ale no wiadomo, że no też pieniądze muszą się zgadzać. No nie będę mówił, że zaczysz trzeba żyć, no... Jeśli dostajesz 6 czy 10 tysięcy złotych za walkę, a wkładasz 12, to no to się, ta praca się nie opłaca, tak? No dokładnie, dlatego mówię, no ja szanuję wszystkich zawodników, którzy mówią o ambicjach sportowych, bo ja jak byłem młody też miałem te ambicje sportowe, ale w którymś momencie przychodzi ten czas, że no trzeba zarabiać, prawda, no bo... Rodzina wymaga tak samo, no nie powiesz dziecku, że nie masz co do garka włożyć, prawda, więc no, w tą stronę też musimy spojrzeć, prawda, nie możemy się zamykać, dobra, no bo aspiracje sportowe, bo pas, bo to, bo trzeba wygrywać, no dobrze, no ale nawet nie będzie za co się przygotować za niedługo, jak ja będę brał aspiracje sportowe na główny cel, no wiadomo, że pieniądze teraz są największym aspektem, żeby wygrywać, żeby jeszcze więcej ich zarabiać, żeby coraz lepiej się żyło. No i to, no, to też jest, mówię, no, takim czynnikiem, który teraz mocno napędza, bo wiadomo, w wcześniejszych federacjach no, niestety nie było tych pieniędzy i mówię, no, z walki na walkę się żyło, żeby tylko się przygotować i zdobywać właśnie tą ambicję sportową, żeby zdobywać jeden, drugi pas, tak jak w moim przypadku, ale teraz mówię, też mam aspirację, żeby jak najbardziej zdobyć, że ja chcę zdobyć pas KSW, chcę walki z Robertem Soliciem, mówię, no teraz zrobiłem ten taki mały przystanek, nie, no, poprzez tą kontuzję. Ale mówię, no co wisi, to nie utonie i co będzie moje, to będzie. I jeśli jest zapisane u Pana Boga, że zdobędę pas, to ja na pewno zrobię wszystko, żeby ten pas był na Biodach, był w Rzeszowie, był w Arnoksie i był w Legionie, w moim klubie, który reprezentuję. Ale mówię, na razie wróćmy spokojnie do treningu. Nie wiem, czy dostanę jakąś walkę na jakąś tam przetarcie. Na pewno coś będzie, bo wątpię, że federacja to wypuścimy na walkę o pas, gdzie mówię, no teraz darła się ta... porażka. Zobaczymy, poczekajmy. Tak, no powiedziałeś obszernie na temat właśnie sytuacji, ale ja mam takie pytanie. Widziałeś ostatnią walkę Roberto Soldicza z Michałem Materlą. Na pewno pomyślałeś sobie, dobrze, że to nie ja jestem z tej strony, czy nie pomyślałeś po prostu w ten sposób? To jest jedna rzecz, kiedy Michał Materla nie wytrzymał naporu Roberto Soldicza. Okazało się, że no Roberto Soldic zaskoczył wszystkich, tak? Bo dla mnie Michał Materla był faworytem tego pojedynku. I druga rzecz bardzo istotna, czy to jest kwestia taka, że następuje zmiana pokoleniowa, bo Tomek Drwal przegrał w ubiegłym tygodniu. I też jest to jakiś sygnał alarmowy dla starszej generacji, że jednak ten rozbrat na przykład, albo za szybko brane walki, albo brane walki w dużych odstępach czasowych powodują to, że młode pokolenie, zawodnicy tacy jak ty, jak Roberto Soldi czy inni wchodzą i bez kompleksów atakują pozycje starszych mistrzów. No tak, jak powiedziałeś, no to są już... No wiek też robi swoje, prawda? Tutaj nie ukrywajmy, że no Roberto jest w sile wieku, tak jak ja teraz. Może duży jest też tam kilka lat młodszy ode mnie, ale no jesteśmy teraz tym właśnie innym pokoleniem, całkowicie innym pokoleniem, który jest żądny krwi, żądny walki i do... Ja się tutaj dziwię, że Michał wziął tą walkę, no szacunek dla niego, ale do takiego zawodnika, jakim jest Roberto Soldic, trzeba jednak przygotować się odpowiednio i nie brać walkę za walką w takim przypadku, jak zrobił to Michał. Ja rozumiem, że tamta walka poszła po jego myśli, chociaż nie do końca było tak, jak pewnie chciał, bo tam ten Ilić uderzył i trafił i gdzieś tam Michał przyklękł, no ale wziął walkę kolejną. Ja bym troszkę to inaczej zrobił, bo ja wiem, że to też pewnie został podstawiony pod ścianą, że tam pewnie były jakieś spore pieniądze na szali.
Jednak ja, jeśli bym miał mierzyć się z Robertem, chciałbym mieć pełny okres przygotowawczy. Ja to już kiedyś powiedziałem i do tej pory będę podtrzymywał, że jedna kariera się kończy, druga się zaczyna. W naszym przypadku to my jesteśmy teraz tym młodym narybkiem, który będzie pewnie ciągnął federację do góry, będzie dawał świetne pojedynki. No i w moim przypadku, jak się dojdzie do kiedykolwiek do walki z Robertem, to na pewno nie wziąłbym takiej walki z jednej na drugą, prawda? Tutaj potrzeba naprawdę 4-5 miesięcy mocnego przygotowywania się stricte pod Roberto, bo on jest bardzo mocnym zawodnikiem, jest naprawdę kotem, mogę powiedzieć, ale każdy ma swoje minusy, prawda? I tu też można go fajnie złapać. Ja już te minusy coraz bardziej z każdej walki, nawet tej z Michałem, wyłapuję i już mam na niego jakiś plan tam ułożony w swojej głowie, lecz zostawię go moim trenerom, żeby oni go doprecyzowali. Na pewno będziemy siedzieć, rozmawiać, jeśli taka walka kiedykolwiek będzie na szali, to wiadomo, no. Musi być pełen okres przygotowawczy i jeśli będzie okres przygotowawczy, uwierzcie mi, że jestem jednym z zawodników, który jest w stanie odebrać pas Robertowi i zrobię wszystko, żeby tak było. Na pewno potrzebuję, tak jak powiedziałem, godnego czasu przygotowania pod niego. Tak, a myślisz, że ta kwestia porażki Michała to jest co? Już zużycie materiału, zbyt dużo tych walk, bo też doświadczenie jest oczywiście ważne, ale też jest tak, że jeśli jest przesyt, to brak jest koncentracji, może brak refleksu czasami, może brak po prostu świeżego spojrzenia i tego głodu walki i to nastąpiło. Co myślisz, że się stało w tym pojedynku? No myślę, że tak, no. Michał myślę, że też miał gdzieś tam z tyłu głowy, że, no, że ma mocny cios i w ogóle. Dziwię się tylko tyle, że nie próbował gdzieś tam wywrócić i próbować jej szansy swojej w parterze, bo ja też upatrywałem wygraną Michała właśnie poprzez poddanie, poprzez poskręcanie Roberto Soldicia, bo tak naprawdę nikt nie wie, jaki on ma parter. Wszyscy wiemy, że dysponuje siłą ciosu ogromną, że ta lewa ręka naprawdę robi spustoszenie, ale to jest tylko lewa ręka. To jest takie moje zdanie, prawda, że no, że praca na nogach też taka bardziej statyczna, nie jest jakimś takim, mówię, no jest mega dynamicznym zawodnikiem, no i ta lewa ręka, wszyscy tej lewej ręki się boją, a mało tego, wszyscy o niej wiemy, a wszyscy się dają z nią nokautować, więc to też jest dla mnie takie dziwne, że osoby, które które biorą walkę z Roberto, zamiast wyeliminowywać jego mocne atuty, to wszyscy pchają się w te mocne atuty i to jest tak... Starają się go przebić, tak? No tak właśnie dziwię się, że zamiast pracować w tym, czym jest słaby, to wszyscy próbują podejmować rękawice z nim w tym, czym jest dobry, prawda, bo boksersko jest no dobry, no nie mogę tego powiedzieć, jest bardzo dobry, więc no ja bym na ich miejscu upatrywał troszkę innego game planu w tym przypadku, nawet potem właśnie to, że jak on pracuje, wymusza, że on gdzieś tam no wywiera presję, prawda, żeby próbować coś zamylić i spróbować go wywrócić. Ja rozumiem, że to wszystko jest świeże na początku walki. Roberto jest bardzo mocny, więc nawet dać mu się troszkę wyszczerać tymi ciosami, coś popracować na tych nogach, coś porobić. No nie wiem, no nie chciałbym tu oceniać, no mówię, no Michał wziął walkę, no bo pewnie, mówię, no były dobre pieniądze na szali i mówię, no myślał, że też uda mu się go gdzieś sprowadzić, coś tam się mu uda poskręcać, no niestety, no Roberto też pewnie wiedział o tym, że Michał będzie chciał pewnie spróbować, a wiedział, że no na ręce jest w stanie zrobić, co będzie chciał, no i tak się stało w tej walce, prawda? No szkoda trochę, bo no mówię, no i Michał jest ekonomii, nie zasługuje na porażki, lecz jego kariera powinna... Ale z niebyle kim to też... No jasne, że tak, ale no wiadomo, że no już nie chciałbym tutaj mówić, że to jest końcówka Michała, bo wręcz przeciwnie, no jeszcze może zaszokować, no popatrzmy, zawodnicy po 40-42 lata, jak nawet ostatnia walka w UFC, tego przeciwnika, co teraz miał się z Jankiem mierzyć, ten taki Santosem się bił, jak mu to był, Glover Teixeira. Tak jest, dokładnie, więc oni mówią, no też 40 chyba 2 lata podajże, no popatrzcie, co tutaj mówię, ten wiek, to mi się wydaje, że wszystko trzeba poukładać w głowie, jeśli masz poukładane w głowie, to tak jak ktoś mówi, że wiek, no, tak naprawdę chłopaki pokazują, że wiek nie ma roli tak naprawdę, nie? No, jeśli ktoś się prowadzi tak, odpowiednio, jeśli tak? Jeśli ktoś dobrze prowadzi, bo tu też musimy to podkreślić bardzo mocnym markerem, że tutaj trzeba naprawdę, no ja akurat jestem bez żadnych używek, ja staram się prowadzić naprawdę dobrze i myślę, że w tej dyscyplinie naszej będę jak najdłużej, prawda, że mówię, no to jest taki uraz, który no gdzieś tam troszkę może nie wstrzyma, no ale jak większość pewnie myśli, że mnie wstrzyma, no wręcz przeciwnie mówię, ja jestem wrzucę taki jeszcze bardziej żądny krwi i będę chciał w kolejnej walce już bardziej jeszcze troszkę przeanalizować to, żeby właśnie nie powtórzyć
czegoś takiego, chociaż już ta noga się nie złamie, z tego co jest mi wiadomo, więc bójcie się, że prawa noga będzie teraz naprawdę kosiła, no tam jest włożona pewna rzecz, pewne wzmocnienie i myślę, że mówię, wrócę na takim fajnym akcencie, że wreszcie pokażę to, co wreszcie chcę pokazać w walce, a nie, że zawsze chcę i potem jak nawet wygrywam te walki, to siedzę w hotelu, w pokoju hotelowym i mówię, kurde, dalej słabo, coś mi tu nie pasuje, nie? No, to zobaczymy, no ale wierzę, że no, kolejna walka będzie na pewno, znowu dziś będę mógł się świetnie zapisać w głowach kibiców i fanów. A to czekamy. Andrzej, ja Ci bardzo dziękuję za tą część. Jeszcze mam parę pytań innych troszeczkę.